Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy o rolnikach i to, co się dzieje na granicy polsko-ukraińskiej. Masa, ale to masa pszenicy i nie tylko pszenicy z Ukrainy wjeżdża znów do Polski. Rolnicy po raz kolejny zostali oszukani i wymanewrowani. I muszę powiedzieć, że ta pszenica, która dzisiaj wjeżdża, to jest trucizna. I o tym rząd polski wie, bo były zrobione badania. Ale niestety będzie wjeżdżała, ponieważ niedługo będą nowe zapasy, nowe zbiory zbóż. I niestety Ukraina musi się pozbyć tego ziarna. Nieważne jest, że polscy rolnicy mają pełne magazyny. To jest w ogóle nie ma żadnego znaczenia dla obecnej w tej władzy, pseudowładzy. Policja jeszcze pilnuje, polska policja pilnuje, żeby te pociągi, które jadą z tym ziarnem do Polski, nie były zatrzymane przez rolników. Co zrobić? Otóż jest bardzo proste wyjście z sytuacji. Pewno, że gdybym to powiedział dzisiaj publicznie, to nie rząd by mi postawił zarzuty i miałbym kolejną sprawę karną. Dlatego powiemy to 26 kwietnia w Warszawie przed Pałacem Prezydenckim. Również jeszcze do 26 nagramy jeden film, pokażemy sprawy związane z zasobami naturalnymi, które są naprawdę gigantyczne. Oczywiście te wyliczenia, które były robione, mają dwie wersje. Prawdziwe i te, które mają Polacy wiedzieć, czyli fałszywe. Prawda jest zupełnie inna, ale nie nam to osądzać. Dlaczego? Dlatego, że to naród musi chcieć, abyśmy to wdrożyli, abyśmy zaczęli naprawdę istnieć. Rząd okrada nas. Tyle pieniędzy, co się rozdaje na lewo, na prawo, na Ukrainę się wysyła. Teraz jeszcze czołgi i samoloty pójdą na Ukrainę. Boże kochany, narodzie Polski, co my robimy? Hołownie i te inne partyjki, czy tam jak to się one nazywają, to jest coś niesamowitego. Oni wszyscy grają do jednej bramki, przeciwko narodowi polskiemu. Państwo wiecie, że zmieniły się u nas biura, zostały przekształcone na urzędy państwowe. Prawdopodobnie we wrześniu otworzymy Sąd Najwyższy i prokuratorię powołamy. Trzeba będzie się zwrócić do władz okupacyjnych o wydanie jakiegoś konkretnego budynku. Jeżeli nie, to i tak sobie poradzimy. Będziemy wszystkie wyroki, które zapadły, zwłaszcza niesprawiedliwe wyroki, będziemy je uchylać w całości. Natomiast będziemy na pewno, bo to już jest na 100% pewne, sędziowie, którzy są na telefon i prokuratorzy, a jest ich bardzo dużo w Polsce, niestety, poniosą zasłużoną karę. Będą stawać przed sądem. Jeżeli się nie stawi taki sędzia czy prokurator, no to niestety będzie wyrok zaoczny. Będą to straszne wyroki. Ale wróćmy do rolników. Proszę Państwa, przyjedźcie 26, to jest w waszym interesie, w interesie rolników. To wy jesteście tym przemysłem rolnym dla nas. 300 tysięcy gospodarstw zostało zamkniętych. Ja wiem, że jesteście pozadłużani niesamowicie. Wiem również, że są już tak naprawdę inni właściciele tych waszych gospodarstw, bo są. Proszę Państwa,
to, co się dzieje dzisiaj w PiS-ie, to przychodzi ludzkie pojęcie. Tam nie wiadomo, kto dzisiaj rządzi. Posłowie boją się, że wylecą z polityki. To samo, jeżeli chodzi o tych eurodeputowanych. Oni już wiedzą, że nie wejdą do parlamentu więcej. Nie wejdą, bo już ludzie nie będą na nich głosować. Bo nie możemy głosować na katów narodu polskiego i oprawców, złoczyńców. Nie ma innego określenia. Dlatego zachęcam, żebyście przyszli Państwo 26. Będą dwie manifestacje. Ta, która będzie 23, to będzie pod Belwederem. Uczcimy Konstytucję Kwietniową, która jest jedyna w Polsce ważna. Ta pana Kwaśniewskiego straciła całkowicie moc prawną, ale to całkowicie. I nie można mówić o czymkolwiek innym. Chociaż Polacy są tak zmanipulowani, że wy nawet nie wiecie, jaka konstytucja jest i do czego. Do czego służy konstytucja. Ja wiem, że martwicie się o dalszy byt. My dostajemy setki telefonów od ludzi z całej Polski. To, że jest uruchomiona kancelaria adwokacka, ludzie przyjeżdżają tylko w piątki, od 14 do 18. W tygodniu nie można rozmawiać z adwokatem, bo on ma sprawy w sądach. Jedyny dzień to jest piątek w tygodniu. Trzeba się zapisywać do przodu. Jeżeli chodzi o frankowiczów, jest sposób bardzo radykalny do wyegzekwowania swoich zobowiązań. W 100% jest sposób. I pan mecenas z tego korzysta, to jest zgodne z prawem i na podstawie konstytucji 1935 roku, bo jej nikt nie uchylił. I jeszcze jedno. Bardzo wiele osób, to są osoby chore, nie znające się na prawdzie historycznej, mówią, że jak to pan jest prezydentem, nikt pana nie wybrał. Przecież artykuł 24, ustęp 1 Konstytucji 1935 roku mówi wyraźnie, nie ma żadnych wyborów prezydenta. Prezydent przekazuje władzę kolejnemu przyszłemu prezydentowi. Ale ludzie nie chcą nic zrobić. Hejtują, hejtujcie. Przyjdzie czas, to i was też będziemy rozliczać i to bardzo radykalnie. Będzie bardzo wiele zdziwień, zaskoczeń, ale to trzeba zrobić. Także rolnicy, do was mówię, do was apeluję. Przyjedźcie 26 na godzinę 12 do Warszawy, bo to jest jedyne wyjście. I jedyna możliwość, abyście Państwo pokazali. Zobaczcie, cała Unia Europejska i nie tylko, protesty, krew się leje, podpalają wszystko, urzędy podpalają. Jeżeli mówię o samochodach policyjnych, wszystko podpalają. Macron musi wybrnąć z tej sytuacji. Bardzo ładnie się zachował premier Węgier. On publicznie powiedział, że tylko z Rosją będzie handlował i z nikim więcej. Polska też musi tylko z Rosją handlować. Jest wiele innych jeszcze wątków. To samo z Białorusią. Zobaczcie, jak rubel białoruski wysoko stoi, a nasza złotówka nie liczy się ten papierek toaletowy. Straciła wszystko, ale po to jest to robione, żebyście Polacy byli okradzeni ze wszystkiego i na końcu was dobiją. Tak, dobiją was. Ja widzę, jak Hołownia pokazuje nawet zdjęcia. W rękawiczkach chodzi, z ludźmi się wita w rękawiczkach. Proszę państwa, no nie. Cyrk wariatów w tym kraju jest. To jest cyrk wariatów, ludzi chorych. To samo PSL, SLD, Platforma Obywatelska, jeżeli mówię o PiS-ie czy o Konfederacji, tam to dopiero są wałkonie, sprzedawczyki narodu polskiego i państwa polskiego. Zresztą wszystkie te pseudo polskie partie to są sami złodzieje i oszuści. PiS jest dzisiaj
Prym, wiecie, Platforma to samo robi, PSL to samo robił. Także jeżeli nie zadbacie o siebie, to nikt wam nie pomoże. I nie liczcie, że będzie coś innego. Będzie jeszcze gorzej. Zapraszam 26 na spotkanie przed Pałacem Dudy, pana Dudy, nie prezydenta, bo nie jest prezydentem. Aby jak najwięcej was przyjechało. Wiem, że z całej Polski się szykują ludzie. Wiecie, zazwyczaj w soboty nie nagrywam, ale dzisiaj dzień jest taki szczególny, można powiedzieć, ponieważ doszła do nas informacja, że Chińska Republika Ludowa oznajmiła całemu światu odnośnie pana Morawieckiego, nie nazywa go już premierem, tylko urzędnikiem państwowym, jakiś urzędnik państwowy. A to dotyczyło tylko i wyłącznie pana Morawieckiego. To znaczy to, że nawet Chiny mają dość tego, co się dzieje w Polsce, bo widzą, jakie są przekręty, te wszystkie partie, które są, ale to wszystkie 100% tych partijek to są antypartie, antynarodowościowe. Nie można na nie zatem głosować, na coś, co nie istnieje. Mało tego, to wszystko są ci sami. SBC, UBC, Hazarowie, Banderowcy, etc., etc. Nie będę tutaj się rozwodził z tym. Chcę państwu powiedzieć, że i przypomnieć oczywiście, 23 kwietnia o godzinie 12 mamy manifestację odnośnie Konstytucji 23 kwietnia 1935 roku, która jest ważna i czynna. I ta Konstytucja jest najważniejsza dzisiaj w Polsce, bo nawet obecny nie rząd mówi o tej Konstytucji, że ona jest ważna. I mnie to bardzo cieszy. A zatem wszystkie dokumenty, które prezydent wydaje, są dokumentami świętymi. Tak, to są święte dokumenty na podstawie i w oparciu o konstytucję. I musicie państwo wiedzieć jeszcze jedną bardzo istotną sprawę. Pewne wydarzenia na świecie, które się zaczęły dziać, w niedalekiej przyszłości się wszystko ziści. I tak jak powiedziałem o Polsce suwerennej, jako państwo suwerenne, cieszy mnie to, że wszyscy Polacy po tylu latach w końcu zrozumieli, że jesteśmy państwem suwerennym. Nie mamy nikogo, kto mógłby nam rządzić, wydawać polecenia, rozkazy i tak dalej. Nie. Bo jedynym prawowitym prezydentem II Rzeczypospolitej Polskiej jest Jan Potocki. To jest udokumentowane we wszystkich dokumentach, ale to we wszystkich dokumentach. Rząd nie może nic zrobić, bo wie doskonale, że my działamy zgodnie z prawem i zgodnie z Konstytucją 1935 roku. Nie natomiast z Konstytucją pana Kwaśniewskiego, która jest nielegalna. Inaczej można powiedzieć niereprezentatywna, ale ona jest nielegalna, ponieważ, jeszcze raz to państwu powiem, ponieważ w referendum powinno brać udział 50% narodu plus jedna osoba, a było 42,86%. No więc samą siłą rzeczy nie mogła być zatwierdzona przez Sejm i Senat, ale Gromadzenie Narodowe było po to zebrane wówczas, aby co zrobić? Aby no niestety uznać konstytucję pana Kwaśniewskiego. Nie można tego było zrobić, więc potajemnie przed narodem zataili wszystko, bo tai się. Dlaczego? Dlatego, że to jest z układu z Magdalenki, taka decyzja i to jest stosowane.
Bo zobaczcie, to są naprawdę wrogowie narodu polskiego, zwłaszcza Słowian. My jesteśmy jeszcze wcześniej, trzeba powiedzieć, o Lechi. Boją się, najbardziej się nas boją Niemcy. I druga sprawa, 26 kwietnia o godzinie 12 rozpoczynamy manifestację. Spotykamy się przy kolumnie króla Zygmunta. Idziemy pod Pałac Prezydencki, tam wręczymy petycję, aby pan Duda cofnął Orła Białego temu panu z Ukrainy. Max Koronko dobrze powiedział, jakiś przybłędzie w dresach. No rzeczywiście, no on poniżył siebie, ale nie chodzi mi o Dudę, bo te wszystkie Orły Białe, które Duda nadał, będą unieważnione. I między innymi wręczę również dekret o natychmiastowym zabraniu panu, temu przybłędzie, co to mówi pan Max Koronko, Orła Białego. On nie zasługuje, co on zrobił dla Polski. Owszem, on zrobił dla dziadka Dudy być może, który był oficerem u Bandery, a tak naprawdę to dziadka jego brat był w stopniu porucznika. Ten tam coś robił też, ale to już jest nieistotne. I zapraszam Państwa, wszystkich Polaków, obowiązkowo przybądźcie na tą wielką manifestację. Naprawdę, to jest ostatni gwizdek dla narodu polskiego. Zobaczcie, rolnicy, do Was też apeluję. Chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że te zboża, które mają rolnicy, opracowaliśmy specjalny system, proszę słuchać uważnie, specjalny system, który zmusi trzecią RP do wypłacenia pełnego odszkodowania rolnikom, pełnego, w 100%. I to jest kwintesencja, jest to udokumentowane na podstawie wszystkich dokumentów, jakie tylko są, ponieważ pan urzędnik o nazwie Morawiecki, jak i inni urzędnicy, tak jak Andrzej Duda i pozostałe to całe Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, pozbawiło rolników wszystkiego. Ale znaleźliśmy rozwiązanie genialne. Będziemy pomagać rolnikom w odzyskaniu wszelkich spraw finansowych. Wszelkich spraw finansowych za zboża. Rząd III RP musi Wam zapłacić. Nikt Wam tego nie powie, nikt kompletnie. Bo jak to się rozniesie, to Szanowni Państwo, rozgrabicie ich wszystkich. Tam to są miliardy, miliardy złotych, które się Wam należą prawnie. I zobaczcie, złamali prawo wojenne. Prawo i Sprawiedliwość, ale nie będę się rozwodził, na czym to polega i jak to jest skonstruowane, bo i po co. Dla Was dzisiaj ważne jest to, aby Wam zapłacono 100% za zboża, które macie w swoich magazynach. I daję Wam słowo honoru, że rząd Wam wypłaci. Długo nad tym pracowałem i wypracowałem w 100% zgodnie z prawem. Na podstawie prawa. My nie złamiemy nigdy prawa, bo my jesteśmy państwem praworządnym, nie jakaś zbieranina hołoty, bo to zbieranina hołoty, która jest dzisiaj, oni tak was niszczą. I 2 lata temu powiedziałem, że Polsce grozi głód. Dzisiaj okazuje się, że miałem rację 2 lata temu, bo media te ściekowe o tym już mówią, że grozi głód narodowi polskiemu. Tak, dlatego też proszę zauważyć, co Morawiecki powiedział i co podpisali o współpracy z Ukrainą, że ta żywność z Ukrainy przyjdzie do Polski, ta zatruta, bo te ziarna, które są, to proszę Państwa, one się nie nadają nawet na przemysł. One się nadają tylko do pieca, żeby je to spalić. Tam wszystko jest. To jest tak zatrute, a my będziemy to jedli. Każą nam jeść chleb z robakami.
Niech je, niech Kaczyński je, bo on jest jak ten robak. Taki truteń. I jeszcze jedno co do pana Kaczyńskiego. Niestety pan Kaczyński nie ma obywatelstwa polskiego w sposób legalny. Są na to dokumenty, pełne dokumenty. To samo dotyczy pana szefa MSWiA, Kamińskiego, Wąsika. Sąd Najwyższy III RP wydał wyrok, że mają iść do więzienia, bo zostali ułaskawieni niezgodnie z procedurą prawną. Czy wy tego nie rozumiecie? Musicie to zrozumieć. Prezydent II RP nigdy nie okłamie swojego narodu. Bo cóż to byłby za prezydent? Wiem, że mnie hejtują, ale dobrze, że hejtują. Bo się boją panicznie II RP i Potockiego. I zobaczcie państwo. 3 miliardy co miesiąc wydajemy na Ukrainę. Nie wiadomo ile. My kupujemy sprzęt wojenny i dajemy za free, za darmo na Ukrainę. Ale naród płaci. Zacznijcie myśleć głową. Głową. I pamiętajcie, Ukraińcy się śmieją z Polaków. Z was, ze mnie też. I mówią, a Polaczki, 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 my na koniec nas wyrżniemy. I taka jest prawda w tych piosenkach, co oni śpiewają. I na koniec zapraszam wszystkich, rolników również, w ogóle wszystkie ugrupowania na ten wielki marsz, który odbędzie się 26 przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu. To jest w waszym interesie, waszych dzieci interesie, wnuków. Musicie przybyć, jeżeli chcecie być wolnym narodem. Bo nie jesteście wolnym narodem. Pozbawiono Polaków praw człowieka. Pozbawiono was prawa człowieka. To znaczy, że jesteście powietrzem. Dlatego metryki urodzenia, które my wystawiamy, wystawiamy osobom żywym, bo wy w tych PZPR-owskich metrykach jesteście uznani i sprzedani na giełdzie w Nowym Jorku jako osoby zmarłe. To samo dowody suwerena. One są również legalne. Każdy dokument, który wydaje prezydent II RP, jest legalny. I to nie ulega żadnej wątpliwości. Też proszę, nie dawajcie pieniędzy do pana, dla pana Rydzyka, na Ukraińców, w te skrzynki, bo to wam kiedyś oni zapłacą. Tak jak to samo, co było w Wołyniu, na Wołyniu. Więc wpłacajcie darowizny na kancelarię II RP. Te pieniądze posłużą na rozbudowę już nie biur II RP, urzędów państwowych. Niedługo prowadzimy urzędy skarbowe II Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, nie będzie na pewno, proszę państwa, VAT 23%. Będzie 5%, akcyza maksymalnie 2%. A wynagrodzenie nie może być inne, jak to, co powiedzmy w Unii Europejskiej Niemcy otrzymują, z tym, że u nas będzie wyższe, bo w dodatku będzie jeszcze złotówka oparta o złoto. W tej chwili trwa taka wielka przepychanka i zobaczcie państwo, co się wydarzyło. W Stanach Zjednoczonych jest 16 największych banków. Połowa została zlikwidowana, zbankrutowała. W Szwajcarii to samo się dzieje, w całej Unii Europejskiej. Bo system finansowy się całkowicie zachwiał. Rothschildowie stracili wszystko, oni wyprzedają aktywa. Oni chcą zrobić dolara w złocie. Proszę państwa, Żydki nie umieją myśleć logicznie. Oni niech się przyjdą do mnie nauczyć, ja ich nauczę, jak poprawnie należy to zrobić. Bo nie mają pojęcia. Za wyjątkiem lichwy, którą stosują dla wszystkich narodów na całym świecie. U nas, żeby głód groził Polsce, mamy takie zasoby, największe na świecie, bo mamy wszystko.
Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie z Kancelarii Prezydenta II RP Jana Zbigniewa Potockiego. Moje nazwisko Jacek Głomowski. Szanowni Państwo, nagrywamy tutaj zaraz, gdzie siedział chwilę wcześniej Pan Prezydent i miał bardzo dobre przemówienie do Państwa. W tej chwili ja mam tu, jako z Kancelarii, mamy parę informacji dla Państwa. Po pierwsze, z informacji suwerenów, którzy radzą sobie, bo można sobie radzić. Dowody suwerena działają, funkcjonują. Normalnie można wszystko na nie załatwić. Tylko trzeba wiedzieć jak, tylko trzeba umieć się nimi posługiwać. Wielu z Państwa do nas telefonuje i mówi, że nie wiecie Państwo co zrobić, nie chcą mnie przyjąć w urzędzie, nie chcą mnie przyjąć w banku, nie chcą otworzyć konta, nic z takich rzeczy. Wczoraj, dokładnie wczoraj nagrał nam się na skrzynkę pan, który powiedział, że w Szczecinie założył konto w banku pocztowym na dowód suwerena. Tak samo pewne osoby mówiły o kasie Stefczyka. Można, na dowód suwerena można. I nie ma czegoś takiego, proszę Państwa, że dowód suwerena nie działa, że po co on mi jest i tak dalej, że to są niepotrzebnie wydane pieniądze. Nie, proszę Państwa, to jest bardzo ważna inwestycja. Dlaczego? Dlatego, że będzie moment, zobaczycie Państwo, będzie moment, w którym tylko dowody suwerena będą aktualne i będą działały. Zobaczycie Państwo, to nadchodzi, ten moment już idzie, zbliża się. I proszę Państwa, jeżeli ktoś sobie nie radzi w urzędzie, ma jakiś problem z urzędnikami, są na stronach internetowych są wnioski o przedsądowe wezwanie do zapłaty i można je znaleźć w internecie. Także spokojnie Państwo sobie poradzicie. Trzeba tylko mieć imię i nazwisko, urzędnika, który Państwu w tym przeszkodził, żeby i nie chce uznać dowodu suwerena. Bo oczywiście mają wewnętrznie swoje doktryny, mają wewnętrznie swoje, że tak powiem, ustalenia, które mówią na ten temat, że nie można, tak, że musi mieć PESEL. Nieprawdą jest, proszę Państwa, że musi mieć dokument PESEL. Dokument ma być dowód osobisty suwerena, to ma być też ze zdjęciem, imię i nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców. To są wszystkie dane, które oni potrzebują. Cały numer PESEL to jest w ogóle wymysł obozowy. Nie ma tutaj w ogóle racji bycia. Szanowni Państwo, mamy jeszcze taki mały, drobny apel. Nie, pies się nie zgubił, naprawdę. To jest bardzo dobra maskotka tutaj urzędowa. Proszę Państwa, mamy taki gorący apel, ponieważ 23 i 26 urządzamy manifestację. Pierwsza 23 od godziny 12 pod Belwederem. Jest to rocznica powstania Konstytucji z kwietnia 1935 roku. I tutaj mamy gorący apel. Potrzebujemy sprzęt do nagłośnienia. Niestety to, co mieliśmy zamówione, to, co mieliśmy tutaj do realizacji, niestety nam to nie wyszło, dlatego poszukujemy, może ktoś z Państwa ma, tylko bardzo ważna rzecz, żeby to nie był typowy radiobudzik, tak? Tylko żeby to był konkretny sprzęt do nagłośnienia. Przewidujemy około 200-300 osób, może będzie trochę więcej. I potrzebujemy nagłośnić to miejsce. Nie będziemy mieli żadnego przemarszu, będziemy stali w miejscu, więc stacjonarny sprzęt jest nam potrzebny. Tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, 26 o godzinie 12 pod kolumną Zygmunta na Placu Zamkowym organizujemy marsz, czyli będzie przemówienia i potem przemarsz pod pałac nierządowy, tak? Czyli prezydenta Judy. I tam będziemy wręczać, tak jak mówił to wcześniej prezydent, będziemy wręczać petycję o odebraniu orła białego dresiarzowi, chociażby. Szanowni Państwo, potrzebujemy mobilny sprzęt na tę imprezę. Sprzęt, który przyjedzie i będzie jechał wraz z całym tym przemarszem. Potrzebujemy taki, wynajęcie takiego sprzętu. Oczywiście zgłaszamy się do suwerenów, aby ten sprzęt w miarę możliwości nie był zbyt drogi, tak, żebyście nam tutaj Państwo pomogli. Wszelkie informacje na ten temat, czyli odnośnie 23 niedzieli i 26 środy, proszę nam przesyłać na adres mailowy kancelarii, kancelaria@2rp.com.pl lub też na numer telefonu 730
677-266. Poprosimy o informację zwrotną, abyśmy wiedzieli. I jeszcze jedna, powtarzam, bardzo ważna informacja. Radzimy sobie, suwereni sobie radzą, jeżeli chodzi o dowody suwerena, radzimy sobie w urzędach. W tej chwili, proszę Państwa, wychodzą takie pisma do urzędów, do instytucji państwowych, że Państwo sobie nawet nie wyobrażacie. Przez ostatnie kilka tygodni jest milowy krok w tym kierunku. Radzimy sobie, dajemy radę i funkcjonujemy. Szanowni Państwo, nie bójcie się walczyć z urzędnikami. Od razu, jeżeli urzędnik nie chce przyjąć dowodu suwerena, twierdzi, że absolutnie nie ma czegoś takiego, on chce dowód z PESEL-em, imię, nazwisko tego urzędnika i natychmiast piszemy oświadczenie o wniosek o karę finansową do tegoż urzędnika. Mało tego, do jego kierownika, do jego przełożonego, do tej instytucji, w której on pracuje, ponieważ no, niestety nie znamy adresu zamieszkania tej osoby, bo oczywiście to jest RODO, tak? Także do tego, na tego urzędnika bezpośrednio do urzędu piszemy wezwanie o zapłatę. Oczywiście 10, 20 tysięcy, 100 tysięcy, to zależnie od tego, jak Państwo tutaj odczuwacie swoją, że tak powiem, tę potrzebę. Szanowni Państwo, tutaj jeszcze mam pewną informację, mianowicie w kraju i za granicą, w szczególności w Niemczech, dowody suwerena i konta bankowe otwarte. Czyli chodzi o to, że w Niemczech, że bo mamy teraz też takie informacje, że gdzieś tam prawda jakieś są problemy. Nie. Trzeba ostro, twardo. Niemcom między innymi nie zależy na tym, żebyśmy byli suwerenami i mieli konta, i mieli dowód suwerena. Dlaczego? Dlatego, że to druga RP. Prezydent drugiej RP jest sprawą, jest jakby powiedzmy wykonawcą reparacji, czyli jest odpowiedzialny za to, że oni muszą zapłacić pieniądze, reparacje właśnie drugiej RP za wojnę, drugą wojnę światową. Nie chcą tego robić, negują to wszystko i tak dalej. Dlaczego? Bardzo prostej przyczyny. Pieniądze, tak? Oni wolą się tutaj wymigać. Wszystkim innym krajom dookoła zapłacili. Niemcy zapłacili za drugą wojnę światową. Tylko nie nam, Polakom. Dlatego, proszę Państwa, musimy tutaj naprawdę być bardziej otwarci, bardziej wiarygodni. Podpierajcie się dekretami, podpierajcie się dokumentami, które są na stronie www.2rp.com.pl. Proszę Państwa, tam są dokumenty, tam są dekrety, tam są wszelkie wnioski. Posługujcie się tym. No i prośba, przysyłajcie nam materiały, przysyłajcie nam informacje na ten temat, komu, gdzie, w jakim miejscu i na jakiej podstawie, czego użył, aby uzyskać swoje, że tak powiem, prawa i żeby urzędnicy poddali mu się. Proszę Państwa, proszę wkładać datki na drugą RP w formie darowizny. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.